Siemanko, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale będę mówił o wadach i zaletach GraphQL-a oraz postaram się odpowiedzieć na dosyć częste pytanie o to, kiedy tak naprawdę warto rozważyć korzystanie z GraphQL-a. Więc, żeby zbytnio nie przedłużać, zanim dojdę do wad i zalet tego rozwiązania, to myślę, że warto jest pokrótce wspomnieć i przypomnieć w ogóle, czym jest GraphQL. Więc jest to technologia stworzona przez Facebook w 2015 roku. Jeżeli chodzi o JavaScript, to są to tak naprawdę lata świetlne wstecz, więc nikt nie może powiedzieć, że to jest jakiś tam moda, od której się niedługo odejdzie. Technologia jest z nami od prawie 5 lat, a prace nad nią zostały rozpoczęte chyba w 2012 roku, więc naprawdę jest to kawał czasu i coraz więcej dużych firm pod różną postacią zaczyna używać GraphQL-a. GraphQL jest to ważna rzecz, że nie jest to żaden framework, nie jest to żadna biblioteka, ale jest to tak naprawdę język do pisania zapytań. Natomiast po stronie serwera, no to musi być pewna drobna warstwa, która rozumie te zapytania GraphQL i ona po stronie serwera no różnie się nazywa. To już w zależności kto w czym koduje na backendzie, bo tutaj ważna rzecz, że GraphQL jakby w żaden sposób nam nie narzuca, czy my musimy, nie wiem, integrować się z bazą danych, czy my musimy się integrować z Postgresem, czy z Mongo, czy z jakimś własnym API pod spodem. Tak naprawdę GraphQL to w ogóle nie obchodzi, bo oni nam dają właśnie ten język do pisania zapytań, tą pewną warstwę, która na serwerze, w skrócie mówiąc, jest to taki resolver, który tłumaczy dane zapytania na dane w zasadzie, a te dane mogą pochodzić zewsząd i tego GraphQL w żaden sposób nam nie narzuca. Tutaj jeszcze taki drobny przykładzik, przykładowe zapytanie. Z lewej strony widzicie zapytanie, w którym po prostu chcemy od GraphQL-a otrzymać książkę o ID Clean Code i chcemy, żeby nam został zwrócony tytuł oraz autorzy tej książki. I GraphQL jest wspaniały, ponieważ tym jednym prostym zapytaniem możemy rozwiązać problem. Natomiast jeżeli będziemy mieli na przykład inny widok, gdzie nie chcemy wyświetlać autorów tej książki, to wtedy możemy sobie po prostu skrócić to zapytanie, wywalić z zapytania authors i wtedy nam GraphQL zwróci po prostu nazwę tej książki. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, że na przykład ktoś przychodzi i mówi nam, że chcemy mieć na tej stronie nie tylko książkę, nie tylko autorów tej książki, ale także wszystkie książki, które dany autor napisał. I teraz w świecie Resta byśmy musieli poprosić backend dewelopera o stworzenie nowego endpointu, który nam zwróci te dane, bądź modyfikację istniejącego endpointu i po prostu poszerzenie zwracanych danych o to, co chcemy wyświetlić. Natomiast w GraphQL po prostu możemy sobie napisać w naszym zapytaniu, że chcemy także, żeby nam zostali zwróceni nie tylko autorzy tej książki, ale także wewnątrz danego autora książki chcemy jeszcze otrzymać tablicę wszystkich możliwych dostępnych książek, które napisał ten autor. Więc to jest jak najbardziej możliwe do zrobienia z GraphQL-em. Więc teraz omówię pokrótce zalety, jakie ma GraphQL, zanim przejdziemy do wad, bo wiem, że wszyscy najbardziej czekają na te wady, ale zaczniemy od zalet. Więc pierwsza zaleta, jeden endpoint dla klienta, czyli nie mamy sytuacji takiej, jak często się zdarza przy reście, że mamy na przykład 200 różnych endpointów, z tego 100 to są nowe, 50 to są już takie stare, ale jeszcze można je używać, a tutaj jakby problem z głowy, mamy jeden endpoint, który otwiera nam drzwi do wszystkich ukrytych za tym endpointem modeli i innych API, bo trzeba tutaj jasno powiedzieć, że GraphQL pozwala nam korzystać z punktu widzenia jednego endpointu z wieloma różnymi
API, które mogą być za GraphQL-em ukryte. Czyli na przykład, jeżeli mamy firmę, która jest na przykład sklepem wysyłkowym dla książek, to może się okazać, że mamy bazę danych, mamy jakieś nasze API, ale mamy na przykład zewnętrzne API, które umożliwia nam wystawianie faktur i z poziomu tego GraphQL-a możemy także wystawić bądź pobrać istniejące faktury, które tak naprawdę znajdują się w innym systemie. Później klient mówi, co chce. Trochę tak jak w tym przykładzie, co był przed chwileczką z wyświetlaniem książek i autorów tych książek. Tak samo widzicie tutaj, że możemy wyświetlić post oraz pod postem możemy wyświetlić, kto polajkował ten post. Teraz wyobraźcie sobie sytuację taką, że owszem, mamy te komponenty, ale mamy także na przykład panel administracyjny, gdzie chcemy wyświetlić dokładne informacje o tym, kiedy ten lajk został dodany oraz z jakiego adresu IP. I wtedy, gdy nie mamy GraphQL, no to musimy znowu gmerać w naszym backendzie i ustalać to wszystko, co chcemy, żeby nam ten backend zwrócił. Natomiast przy GraphQL możemy bardziej się sobie tak eksperymentować i prototypować naszą aplikację, bo po prostu na kliencie możemy zażądać zwrócenia dodatkowych danych. To też jest fajne w GraphQL, że w momencie, gdy ustalamy schemę całego naszego grafu, naszych danych, które posiadamy, to musimy dokładnie wyszczególnić typy tych danych. I tutaj na przykład zobaczcie, że mamy typ autor, który ma ID, to jest oczywiście liczba, później mamy imię i nazwisko, to jest oczywiście string, a post to już tak naprawdę jest tablica typu, no nie takiego jak string, nie takiego jak integer, tylko naszego własnego typu, który jest z prawej strony, czyli mamy typ postu i on też jest opisany innymi różnymi typami. I to jest bardzo fajne z tego względu, że po pierwsze, jeżeli będą zwracane złe dane, albo jeżeli na przykład będziemy wysyłać zapytanie zmieniające jakieś dane i wyślemy jakiś błędny typ, to GraphQL od razu nam to wyłapie i nie musimy w tym przypadku pisać na piechotę całkowicie samemu tych wszystkich walidacji typów. Kolejna rzecz, no to właśnie to, co mówiłem, czyli ta dokumentacja za free, nie tylko dostajemy typy tych zmiennych, ale także możemy korzystać sobie z takiego sandboxa, który tak jak widzicie tutaj na tym GIF-ie, potrafi Wam podpowiadać. No i doszliśmy teraz gładko do sekcji minusów, ponieważ każda technologia nie tylko ma plusy, ale także ma swoje minusy i dzisiaj postaram się Wam je omówić. Więc pierwszy minus, no to złożone zapytania. W sytuacji, gdy odpytamy GraphQL, tak jak w naszym przykładzie, że chcemy książki, później chcemy autorów tych książek, później chcemy książki napisane przez tych autorów, później możemy teoretycznie napisać jeszcze dodatkowe zapytanie, żeby wyświetlić tamtych książek jakiś rating. Później wewnątrz możemy napisać jeszcze sobie, że chcemy mieć ludzi, którzy napisali ten rating. I widzicie, że stworzy się z tego takie mega zagnieżdżone zapytanie. No i może się okazać, że GraphQL wtedy z takim zapytaniem sobie nie najlepiej radzi, bo po prostu w rzeczywistości odpytuje naszą bazę na przykład 1000 razy, żeby zbudować nam to zapytanie. I wtedy pojawia się dosyć spory problem, gdy chcemy optymalizować te zapytania. Kolejna rzecz to dosyć ciężko się cache'uje dane, ponieważ zwróćcie uwagę, że w przypadku, gdy mamy 100 różnych endpointów, to tak naprawdę odpowiedź z danego endpointa możemy sobie skeszować nawet na poziomie Nginxa albo serwera Apache, ponieważ to jest po prostu jakiś tam zasób, ten zasób jest zwracany przez nasz serwer i tak naprawdę keszowanie w Nginxie i w Apache i w innych serwerach, no to jest rzecz, która jest od wielu lat jakby robiona, tak, i nie ma z tym żadnego problemu, natomiast w GraphQL mamy jeden endpoint i za każdym razem, kiedy pytamy
ten sam endpoint o różne dane, no to ciężko jest to tak naprawdę skeszować. Kolejna rzecz, no to upload plików. GraphQL nie został stworzony do takich rzeczy jak upload plików. Oczywiście są jakieś możliwości obejścia tego, można wysyłać pliki w Base64, ale myślę, że nie tędy droga i zwykle no to ja to rozwiązywałem w taki sposób, że po prostu miałem do uploadu plików osobny endpoint. Kolejna rzecz to myślę, że jakby GraphQL no, został stworzony przez Facebooka, dlatego że oni mieli duże złożone payloady, czyli te zwrotki, i te zwrotki na wielu różnych urządzeniach były inne. I dla nich GraphQL ma bardzo duże znaczenie i super im pomógł. Natomiast jeżeli robicie aplikację, która na przykład, nie wiem, przyjmuje jakąś rezerwację albo wyświetla jakieś produkty i to jest zwykła web aplikacja, która w żaden sposób jakoś nie różni się na różnych urządzeniach, nie macie setek różnych komponentów, które żonglują tymi atrybutami, które są zwracane przez API, no to GraphQL wydaje się niepotrzebny i nie ma co po prostu na siłę go wpychać, dlatego chciałem o tym jakby wyraźnie wspomnieć. No i kolejny minus to jest taki, że jest to nowy paradygmat do nauki, czyli po prostu po stronie serwerowej czasami wrzucenie tego GraphQL-a nie jest takie oczywiste dla backendowca, który całe życie pisał resty w Pythonie czy tam w Ruby on Rails, żeby do tego wszystkiego wcisnąć sobie GraphQL-a. No i tak samo też jest po stronie klienta, że jednak też wymagane jest no, pewne zmienienie różnych nawyków, tak, że nie mamy setki endpointów i każdy do osobnej rzeczy, tylko jednak mamy ten provider, tam mamy GraphQL, później musimy pisać sobie jakieś zapytania, później jakoś je reużywać między różnymi komponentami, więc to jest po prostu takie coś, że trzeba przestawić sobie jakąś tam wajchę w głowie. No i kiedy tak naprawdę GraphQL to dobry pomysł, już o tym troszkę mówiłem wcześniej. Przede wszystkim, jeżeli REST Ci nie wystarcza, jeżeli masz w swoim projekcie problemy notorycznie, że na przykład musisz odpytywać 6 różnych endpointów, żeby wyświetlić coś na frontendzie, jeżeli często masz sytuację taką, że na przykład odpytujesz jakiś endpoint i dostajesz w zwrotce takiego wielkiego JSONa, a potrzebujesz tylko 2 atrybuty sobie gdzieś tam wyświetlić. Jeżeli masz na przykład różne jakby tryby działania twojej aplikacji, czyli twoja aplikacja inaczej trochę działa na tablecie, inaczej trochę działa system administracyjny, inaczej trochę działa zwykła web aplikacja, to wtedy tak naprawdę może się okazać, że jest trochę problemów z tym restem i GraphQL może po prostu pomóc. Kolejna rzecz, no to jeżeli twoja aplikacja pod spodem korzysta z Redisa, z różnych baz danych, z różnych jakichś starych na przykład API, które w dalszym ciągu działają i muszą być używane przez twój nowy system, to może się okazać, że GraphQL jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo po prostu umożliwia ci takie jedno okno na świat, w którym są ukryte te różne mikroserwisy i wtedy naprawdę fajnie się z tego korzysta, bo nie musisz później żenić i kleić ze sobą tych wszystkich serwisów, mikroserwisów, bo one po prostu są schowane za GraphQL-em, a ty możesz je po prostu konsumować. Kolejna rzecz, no to właśnie te złożone payloady, czyli jeżeli masz jakiś taki wielkie JSONy, które są naprawdę duże i często nie używasz ich w całości, ale mimo wszystko w niektórych widokach są one potrzebne, no to tak samo GraphQL wydaje się dobrym rozwiązaniem, ponieważ no po prostu te złożone payloady, pamiętajcie o tym, że to wszystko zajmuje czas, żeby przesłać to z serwera na klient, a jednak czasami wymagania biznesowe mogą być takie, żeby wasza aplikacja bardzo dobrze działała w miejscach, gdzie dostęp do internetu nie jest taki oczywisty i taki szybki jak u nas tutaj w pięknej Polsce, tylko na przykład może mieć to znaczenie, czy wasz JSON jest malutki, czy ma 300 linii na przykład.
tak? Więc wtedy też GraphQL może okazać się pomocny. Kolejna już rzecz, no to jeżeli tworzycie system, który może być konsumowany przez jakieś, nie wiem, aplikacje na zegarkach, przez tablety, przez aplikacje mobilne natywne, przez web aplikacje, przez jakieś urządzenia, na przykład jakieś sensory, to wtedy może się okazać, że po prostu lepiej skorzystać z GraphQL-a, bo każdy z tych urządzeń może jasno określić to, co chce otrzymać. No a teraz, kiedy GraphQL to na pewno zły pomysł? Na pewno jest to zły pomysł w przypadku, gdy macie jakąś prostą aplikację, to uważam, że wpychanie GraphQL-a na siłę po prostu jest błędem. No i kolejna rzecz, no jeżeli masz REST i jesteś z niego zadowolony, firma działa, firma przynosi pieniądze, to nie ma co tutaj kombinować na siłę. Oczywiście GraphQL, tak jak każde narzędzie, rozwiązuje pewne problemy, ale także może przysporzyć pewnych problemów i tutaj na pewno nikomu bym nie rekomendował pchania się w GraphQL bez jakichś konkretnych powodów. To już prawie wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Pozwolę sobie zrobić mały blok reklamowy i zachęcić Was do dołączenia na mój newsletter. Tam wrzucam raz w tygodniu różne ciekawe rzeczy dotyczące świata frontendu i backendu, JavaScriptu, UX-a, UI-a, więc jeżeli chcesz dostawać informacje o moich nowych materiałach oraz dostawać te ekstra materiały, które wysyłam raz w tygodniu, to możesz się zapisać na newsletter. A tutaj tymczasem mam takie szybkie FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania dotyczące GraphQL-a, które niektóre znalazłem w komentarzach, niektóre znalazłem gdzieś na jakichś innych forach, niektóre napisaliście mi w wiadomościach. Więc kto w ogóle tego używa? No przede wszystkim Facebook, WordPress, GitHub, Coursera i spora liczba Netflix używa coś takiego ala GraphQL, tylko oni to jakoś tam inaczej nazwali. W każdym razie dużo firm jakby poszło w ten GraphQL, a kompletną listę wrzucę w opisie do tego nagrania, żeby teraz tutaj nie tracić na to czasu. GraphQL, po co mi to? REST działa dobrze. Jeżeli coś działa dobrze, to nie ruszaj, nie zmieniaj, więc takie jest moje zdanie. Ja nie uważam, że GraphQL jest świetny i trzeba go zawsze używać do wszystkiego. Jeżeli REST działa dobrze i nie sprawia Ci żadnych problemów, to najprawdopodobniej GraphQL nie jest dla Ciebie. Nie ufam Facebookowi. Tutaj kwestia jest taka, że owszem, Facebook jakby stworzył GraphQL, ale obecnie jest to fundacja, chyba nawet niezależna od Facebooka. Jest to oczywiście rozwiązanie open source i z tego GraphQL-a tak naprawdę stworzył się już taki spory ekosystem, sporo firm inwestuje w GraphQL-a, więc tak naprawdę nawet jeżeli Facebook zrobi sobie FaceQL-a czy jakieś inne coś, to mimo wszystko myślę, że GraphQL będzie miał się dobrze dzięki temu, że właśnie wiele innych firm w to zainwestowało i wiele różnych produktów powstaje w tym ekosystemie. Teraz ważna rzecz, o której ja pomyślałem tak naprawdę już x lat temu, jak pierwszy raz usłyszałem o GraphQL-u i byłem dosyć sceptyczny co do tej technologii, no to jak to ma być bezpieczne, jak to klient określa, co chce dostać w zapytaniu, tak? Czyli ktoś mi zaraz napisze jakieś tam zapytanko, query, user, encrypted password, czy jakieś inne rzeczy i GraphQL mi je zwróci. Oczywiście to tak nie działa. W momencie, gdy piszemy resolver, no to ten resolver po stronie serwera także jest pisany przez programistę, więc także trzeba tam użyć mózgu i zastanowić się, czy chcemy zawsze wszystko zwrócić. Więc często dochodzi do takich sytuacji, że na przykład są pola w bazie bądź obszary w bazie, których oczywiście nie chcemy udostępniać naszym użytkownikom. I jak najbardziej jest to możliwe. GraphQL oczywiście także bierze pod uwagę różnego rodzaju uwierzytelnianie i autoryzację. To też oczywiście możemy uwzględnić w naszych resolwerach, możemy sprawdzić
sprawdzać headery, możemy wyciągać aktualnie zalogowanego użytkownika i sprawdzać, czy on faktycznie ma dostęp tylko do swoich danych, czy do wszystkich danych, więc to wszystko oczywiście można w sposób bezpieczny zrealizować w GraphQL-u. Było też pytanie, czy to backend, czy to frontend, więc jakby GraphQL oczywiście musi istnieć po obu stronach tej mocy, więc na backendzie, tak jak mówiłem wcześniej, mamy warstwę do jakby interpretacji tych zapytań, które są wysyłane z klienta, a po stronie frontendu oczywiście piszemy wszelkiego rodzaju zapytania, mutacje, subskrypcje, dotyczące danych, które chcemy wyświetlić, więc powiedziałbym, że na backendzie jest pewna warstwa, ale na frontendzie, jeżeli chodzi o te zapytania, o łączenie tych danych i wyświetlanie, no to oczywiście jest to dosyć bardziej gruba warstwa i tak bym to określił. I to w zasadzie wszystko. A nie, jeszcze jedno pytanie. Jedno pytanie jeszcze zostało mi zadane przez Instagrama, nie dodałem go tutaj. Pytanie było o Apollo Server. Nie używałem tej technologii w boju, w jakimś tam produkcyjnym projekcie. Zawsze jak łączyłem GraphQL, no to musiałem go wcisnąć gdzieś tam do istniejącego już systemu, na przykład w Railsach, i tam po prostu jakby nie mogłem skorzystać z tego. Natomiast gdybym miał teraz dzisiaj stworzyć jakąś aplikację GraphQL-ową, jakiś serwer i miałbym go napisać od podstaw, to myślę, że faktycznie bym to zrobił z użyciem Apollo Server, bo jest to jednak chyba najpopularniejsza biblioteka, mega dofinansowana. Jest to biblioteka open source z dużą społecznością na GitHubie. Do tego jeszcze właśnie przez ostatnie 2 lata głównie nad czym pracowali, to właśnie nad dobrym cache'em, więc tak naprawdę myślę, że bardzo mocno bym brał pod uwagę tą technologię. Jeżeli ty też zastanawiasz się, co użyć po stronie serwerowej, to też bym ci poradził Apollo Server. Więc to wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałem. Jeżeli filmik się podobał, będę wdzięczny za feedback. Zapraszam na stronę fullstack.pl, gdzie możecie dołączyć do newslettera, a ja tymczasem żegnam się i życzę miłego dnia.